Szabat w tym tygodniu nazywa się Szabat Nachamów, Szabat Komfortu. Nazwa wywodzi się od haftory, którą czytamy w tym tygodniu, a raczej od otwierających ją słów proroka Jeszajachu, Nachamu, Nachamuami, czyli po polsku pociesz się mój narodzie. Po upamiętnieniu tragedii związanych ze zniszczeniem świątyni na Tisza B'Av, nasi mędrcy ustanowili serię czytania siedmiu haftor przez kolejnych siedem szabatów, które mają przynieść pocieszenie narodowi żydowskiemu. Czytania te obiecują, że naród żydowski będzie pocieszony nadejściem odkupienia. Wygnanie i zniszczenie to tylko fazy, początek procesu, a nie jego koniec. W tym duchu nasi mędrcy mówią nam, że Meszyjach urodził się w Tisza B'Av. Niezależnie od prostego znaczenia tego wersetu, jego intencją jest, aby każdego roku Tisza B'Av generowało nowy bodziec, nową motywację do osiągnięcia pełnego zbawienia. Pod zniszczeniem i wygnaniem ukryte jest pragnienie Boga, aby sprowadzić Moszyjacha i wynieść zarówno Izrael, jak i świat do stanu ostatecznego spełnienia. W żadnym momencie w historii narodu żydowskiego, tak jak w dzisiejszych czasach, odkupieńczy aspekt Tisza B'Av nie był tak relewantny, tak aktualny, jak w dzisiejszych czasach. Jesteśmy niemalże na progu odkupienia i dosłownie wchodzimy w ten próg. Ważne jest, aby nie zaprzestawać zawodu z Hashem i obyśmy zasłużyli na zakończenie tego procesu i nadejście ery mesjańskiej, w której nie będziemy już zaznawali smutku, a zamiast tego będziemy uczestniczyć w radości odkupienia i Olam Habo i z przyjściem Moszyjacha. Amen. Szabbat Shalom.